Jak to taki w ciemny ciupie spał na słomie, patrzył w dłonie na niebieską siatkę żył. To jedyny błękit, jaki mógł zobaczyć w sumie, bo na niebo zaciągnięto porowaty mur i tych. A za drzwiami strażnik, jak to klawisz na swej warcie, by pilnować, gdyż nieborak zawsze z celi może zwiać. Musiał też podawać mu w misce chleb i kaszę, pełen nudy przez zasuwy otwierane w drzwiach. A skazany jak skazany zawsze ma ucieczki plan, kopie tunel czy piłuje krat stalagnaty. Ma serdecznie dość, kiedy budzi się za dnia, a tam już co nie znów miska niezjadliwej papy. Wartownik zmęczony, markotny, zły i stary, najchętniej by rzucił czym prędzej cały fach, ale jakoś nie potrafi zrezygnować z warty, choć po nocach cały w potach śni, że więzień nogę dał. Mijają tysiąclecia, chyba ciągle coś tu nie tak, gdy zawiewa od nadbrzeża niewolniczy zimny wiatr. Stoi dalej wieża strażnika oraz więźnia i żaden nie ma chcenia, żeby w tym marazmie trwać. Aha! Piatową łyżkę i pod pryczą wygrzebywaj zaczął mizerny podkop. I gdy coraz bardziej rozkopywał się mi kiszkę, jego uśmiech promieniował mocą południowych słońc. A strażnik za drzwiami ziewał ogarnięty smutkiem, opierając głowę o wilgotną ścianę tafle. Postanowił zatem nigdy nie być więcej głupkiem i frajerem, a więc bierze, składa swoją rezygnację. A tymczasem więzień cały uwalony glebą gna przed siebie, jakby deptał mu po twardych piętach czort. Ale to nie pies wyznacza wartki rzeki epok, tylko żądza, by już można samodzielnie znaczyć los. A drugi nasz bohater opuszcza też Bastylię, bo nie warto by na warcie tak otwarcie przeżyć czas. Teraz tylko spokój, fajka w zębach przed kominkiem, ciepłe kapcie, dobre żarcie i leniwych myśli garść. Bastylia stoi puste, roześmiane tamtych usta, że udało się im ukraść życiorysu kontinuum. Więzienie zjadła puszcza wartownicza, wieża w bloszczach, w celi tylko bukszpan oraz lelek kozoduj. Więzień dotarł do nowej krainy, w której opuszczoną chatę dojrzało Bartomo las. Jak czerwone morze rozgarnął rękami jeżyny i przez okno niczym porywisty wiatr nam wpadł. Mrowisko zimnych ciarek przegalopowało przez kark, przed nim stała miska, w której kasza i chleb. Drzwi zamkniętych nie wyważy rozpędzony bark, bo za nimi drzemie strażnik zgarbiony jak sęp. Obydwaj chodzą w parze, tylko zmienia się karcer, gdy jeden zwieje, drugi spaceruje drogą obok. Myślę, że słuchaczu rozwiązałeś już zagadkę, bo więzień i strażnik są tą samą wszak osobą.